21 przystanku Woodstock. Właśnie znajdujemy się za sceną. Tu zaczyna się i kończy to wszystko, co widzicie przed sceną. Mamy to szczęście, że zostaliśmy zaproszeni przez Wielką Orkiestrę, że możemy tutaj być. Pokażemy wam, co się dzieje na Woodstocku, co się dzieje z pilanami na Woodstocku, dlatego że mieszkańcy naszego miasta włączają się bardzo w działania woodstockowe. Znajdujemy się przy stoisku Stowarzyszenia Nigdy Więcej, nie przez przypadek, dlatego że w tym roku również Miasto Piła, Urząd Miasta Piły, Prezydent Miasta Piły oraz Regionalne Centrum Kultury również przyczyniły się do tego, że tutaj się znaleźliśmy. Ogólnie zajmuje się Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Cześć, zajmujemy się walką z rasizmem. Stowarzyszenie Nigdy Więcej to antyrasistowska organizacja, która prowadzi szereg kampanii społecznych. Między innymi wykopmy rasizm ze stadionów oraz muzykę przeciwko rasizmowi. Wydajemy też pismo pod tytułem Nigdy Więcej. Na Woodstocku jesteśmy od 15 lat. Organizujemy tutaj turniej przeciwko rasizmowi. Mamy także punkt informacyjny z naszymi materiałami. Współpracujemy z Jurkiem Owsiakiem. Na czym ta współpraca polega? To jest współpraca, która trwa już od bardzo wielu lat. My jesteśmy aktywni przede wszystkim właśnie podczas Woodstocku. To jest współpraca wokół różnego rodzaju działań edukacyjnych, kampanijnych, które mają na celu wzbogacić ten festiwal. Jakim Piła ma udział w przystanku Woodstock i w kampanii Muzyka przeciwko rasizmowi przy stoisku Stowarzyszenia Nigdy Więcej? Udział Piły jest najważniejszy, bo Piła po prostu dzieli, rządzi i Piła i prowadzi stoisko i robi turniej i po prostu jest wszędzie. Jest i w radiu, i w telewizji. Piła jest wszędzie, a szczególnie zespół Kulturka. Czyli pamiętajcie, pilanie i nie tylko pilanie. Zapraszamy na stoisko Nigdy Więcej. Co się dzieje, Leszku, za tobą? Prowadzimy turniej antyrasistowski Mistrzostwa Polski. Woodstockowy turniej pod hasłem Wykopmy rasizm ze stadionów. Jest to już 18 turniej. Występują w nim Woodstockowicze. Gramy fair play, gramy antyrasistowsko. Odbywa się mecz finałowy. Jest walka o bardzo cenną nagrodę. Jest to wyjście na dużą scenę, gdzie razem wspólnie z Jurkiem wykopiemy piłkę, skandując Wykopmy rasizm ze stadionów. Pokażemy wam również koncert zespołu Kulturka, który w tym roku na Woodstocku gra w pokojowej wiosce Kryszny. Koncert na swoje 20-lecie i promocję nowej płyty. Zapraszam. Cześć. Jak Kulturka, to co będzie? Kultura musi być. Dzięki za zaproszenie. 20-lecie Kulturki, Kultura, Smalec z nami gościnnie. W moim mieście dzieci na ulicy Grampa Wiktora, starsi, młodsi piją wino, biała albo w swoich domach. A kultura tu podobno jest, świadczy o tym na wspaniały dom kultury. Nawet z jego ogień płynie na rzecz. To dlaczego jest takie nierozumie? A kultura tu podobno jest, świadczy o tym na wspaniały dom kultury. Nawet z jego ogień płynie na rzecz. To dlaczego jest takie nierozumie? A kultura tu podobno jest, świadczy o tym na wspaniały dom kultury. Nawet jego obie płynie na rzecz. To dlaczego jest takie nierozumiem? A kultura tu podobno jest, świadczy o tym na wspaniały dom kultury. Nawet jego obie płynie na rzecz. To dlaczego jest takie nierozumiem? Woodstock jesteście? Woodstock! Woodstock!
wariacka, a kultura tu podobno jest. Świat się od tego spajały do kultury, nawet z jego ogień płynie nieraz często, dlaczego jest tak jest? Nie rozumiem, a kultura tu podobno jest. Świat się od tego spajały do kultury, nawet z jego ogień płynie nieraz często, dlaczego jest tak jest? Nie rozumiem. Głuści panowie, ciągnący tym ciuchy po ziemi, to jest kultura mojego miasta. Głuści panowie, to jest kultura. A tu nie ma, nie ma. Tak się wygląda po koncercie na Woodstocku, moi drodzy. Ale było godnie, było fajnie.